Mamy tu przykładowe zadanie. Jedno z zadań z portalu Khan Academy z działu pod tytułem rozkład na składniki ułamków z mianownikiem 100. Wykorzystaj oś liczbową, żeby uzupełnić równanie. A równanie mówi nam, że 26 setnych równa się gwiazdka dziesiątych dodać 6 setnych. Do tego równania mamy tutaj oś liczbową na osi 0 dziesiątych, czyli to samo co 0. I osiągnie się aż do 26 setnych. Zobaczmy, jaki ma to sens. Widać, że pomiędzy 0 10 i 1 10 mamy 10 równych odcinków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli podzielimy 1 10 na 10 części, to każda taka część to 1 setna, bo jedna setna

Czyli w równaniu mamy 26 setnych, tyle ile mamy w miejscu tej niebieskiej kropki na osi liczbowej, i to się równa gwiazdka dziesiątych, to co jest pokazane tutaj kolorem różowym, dodać 6 setnych, czyli ten zielony odcinek, wzdłuż tego zielonego dodajemy 1, 2, 3, 4, 5, 6 setnych. Co reprezentuje ta różowa strzałka? Możemy powiedzieć, że jest to 20 setnych. Jeżeli policzymy odcinki, 10, 20 setnych, ale można powiedzieć, że to dwie dziesiąte, czyli 26 setnych to 0 2 dziesiąte dodać 0 6 setnych. Na wykresie to punkt oznaczony niebieską kropką, czyli tutaj wpisujemy dwójkę.